Krzysztof Stanowski zdecydowanie może uznać mijający rok za bardzo pomyślny. Choć twórca weszło, był zmuszony zakończyć współpracę ze swoimi kompanami z kanału sportowego, fani nigdy nie zapomnął niesamowitej pracy dziennikarskiej, którą wykonał, aby prześwietlić meandry kariery Natalii Janoszek. Zdołał nie tylko udowodnić, że role grane przez aktorkę w Indiach były znikome, ale również naświetlił sztuczki, które stosowała aby sprawić wrażenie, że za granicą jest wielką gwiazdą. Uznana za najsympatyczniejszą dziewczynę w niezliczonych konkursach piękności Janoszek na wiele miesięcy zaszyła się w domu. Zdając sobie sprawę, że po ogromnej aferze fani nie są do niej zbyt przyjaźnie nastawieni, celebrytka zablokowała możliwość komentowania jej postów. Teraz Natalia Janoszek zamierza w wielkim stylu powrócić do telewizji. Samozwańcza gwiazda Bollywood, już wkrótce pojawi się w Reality Show TVN, u o jakże wymownym tytule Królowa Przetrwania. Jak dowiadujemy się na oficjalnej stronie stacji, w najnowszym formacie wystąpi 12 kobiet. Celebrytki znane głównie z przestrzeni internetowej i telewizyjnej będą musiały poradzić sobie w sercu tajskiej dżungli i skonfrontować się nie tylko z dziką naturą, ale również ze sobą. Zwycięszczyni Show otrzyma tytuł Królowej Przetrwania. Krzysztof Stanowski nie omieszkał odnieść się do najnowszych planów zawodowych Natalii Janoszek. Dziennikarz bez ogródek stwierdził, że celebrytka już teraz zasługuje na tytuł, o który będzie walczyć ze swoimi konkurentkami w TVN. Sądzę, że skoro nie spłonęła ze wstydu do tej pory, to dla mnie jest już królową przetrwania i powinno się jej przyznać ten tytuł z góry, bez konieczności udziału w jakimś programiku telewizyjnym. Życzę zarówno stacji, jak i samej Natalii powodzenia. Każdy dzisiaj wie, kogo dokładnie i gdzie ogląda. Sytuacja jest klarowna i o to chodziło. Prawda została ujawniona, teraz niech każdy robi z tą prawdą, co chce, powiedział Stanowski w rozmowie z shownews.pl. Pierwsze dwa odcinki nowego show będą dostępne na playerze już 27 grudnia. Program Królowa Przetrwania będzie emitowany również na antenie TVN7. Pierwszy odcinek stacja zamierza zaprezentować 28 grudnia. Następne pojawi się dzień później. W programie będziemy mogli zobaczyć nie tylko Natalię Janoszek, ale także Anetę Glam, Józefinę Kwaśniewską, Monikę Miller, Edytę Folwarską, Ewelinę Kubiak, Klaudię Klinczyk, Walerię Szewczyk, Klaudię Nieścior, Ewę Piekut, Martę Linkiewicz czy Wiktorię Kozar. Dla zwyciężczyni przewidziana jest atrakcyjna nagroda pieniężna. Zobacz też. Krzysztof Stanowski ujawnia nieznane fakty o aferze z Baranowskim. To TVP zawiniło. Gorąca kłótnia byłych wspólników z kanału sportowego. Stanowski nie wytrzymał po kłamstwach najpierw odejście Stanowskiego, a teraz kolejny zwrot akcji. Ciemne chmury zbierają się nad kanałem sportowym.